Tadeusz Ferenc zrezygnował ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Swoją decyzję ogłosił w środę podczas konferencji prasowej. Ustępujący prezydent udzielił także poparcia w przedterminowych wyborach Marcinowi Warchałowi. Podczas konferencji prasowej Tadeusz Ferenc drżącym głosem odczytał oświadczenie skierowane do mieszkańców Rzeszowa i swoich współpracowników. Przyszedł moment, że podjąłem łatwą decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. Szanowni Państwo, sprawowanie funkcji prezydenta miasta Rzeszowa było dla mnie olbrzymim zaszczytem i wielkim honorem. Za wszystko Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję także moim współpracownikom, którzy przez te wszystkie lata pracowali na rzecz miasta. Następnie ustępujący prezydent namaścił na swojego następcę wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Ten zapowiedział, że zrezygnuje z członkostwa w Solidarnej Polsce. Jestem przekonany, że moim ukochanym miastem kierować będą ludzie mądrzy, uczciwi i otwarci na problemy mieszkańców. Taką osobą, szanowni państwo, jest pan minister Marcin Warchoł, który gwarantuje dalszy rozwój. Dlatego też bezwzględnie popieram pana ministra. Będę startował jako kandydat obywatelski, bezpartyjny i niezależny. Rezygnuję z polityki warszawskiej na rzecz pracy dla Rzeszowa. Chcę wykorzystać moje bogate doświadczenia w pracy w rządzie, w Sejmie, u Rzecznika Praw Obywatelskich, i chcę, żebyśmy wspólnie, wszyscy razem dalej Rzeszów rozwijali. Moją partią od dzisiaj jest Rzeszów. Tadeusz Ferenc pełnił funkcję prezydenta Rzeszowa od 2002 roku. W środę Tadeusz Ferenc obchodził 81. urodziny.